No i cześć, witam was bardzo serdecznie. Jesteśmy, tak jak mówiłem wcześniej, już w Żaganiu na Żagań Arena, obiekcie sportowym. Odbywać się tu będą takie finały rozgrywki makro regionu. Najlepsza drużyna stąd wyjedzie już bezpośrednio do finałów Polski. Tak się udało, że tutaj powstała możliwość, że Zuzia i Artur mogą wystąpić wraz ze swoimi kolegami z rocznika 2010. Zapraszam trenerów na odprawę techniczną, żebyśmy sobie omówili szczegóły dzisiejszego turnieju. Jak słyszycie, już w tej chwili będzie trwała odprawa techniczna trenerów. Dzieciaczki się rozgrzewają. Bez względu na wynik, a mam nadzieję, że tutaj dzisiaj wyniki będą owocne. No, jesteśmy mega zadowoleni, że tutaj dwóch naszych wspaniałych zawodników z rocznika 2011 może wspierać starszych kolegów. No, popatrzcie na samą różnicę. Fizycznie chłopaki to o głowę więksi, gabaryty, masa, ale tutaj myślę, że nasze debeściaki trochę poszaleją. Fakt faktem, mają już ponad godzinę w nogach dzisiejszy turniej w Raciborowicach, fantastycznie rozegrany. Tutaj Zuzia mnóstwo goli na swoim koncie, jeden mecz zrobiła w zasadzie i świetny mecz na koniec z twardym Świętoszów. To był rewelacyjny mecz, w którym w ostatnich sekundach Twardy Świętoszów wyrównał i zakończony został remisem. Bardzo dobry rywal. Zobaczymy, jak będzie to dzisiaj. Powiem szczerze, tego rocznika nie znam. No, nie gramy w tym roczniku, gramy w 2011. Nie wiem, jak te dzieci grają. Miałem okazję oczywiście widzieć naszą drużynę z 2010 na miejscu w jakichś rozgrywkach. No, myślę, że tu będzie kawał dobrej piły, będzie na co popatrzeć i będzie mnóstwo emocji. Tam w oddali, jak widzicie, już sędziowie wraz z trenerami poszczególnych drużyn ostatnie ustalenia i lada moment zaczynamy. Fajnie, że udało się zdążyć. Mieliśmy tylko godzinę z Raciborowic, żeby dojechać tu do Żagania. Zrobiliśmy to w 45 minut z tankowaniem. Myślę, że to rewelacyjny wynik. I jeszcze z jedzeniem gdzieś po drodze na CPN-ie. Nie mówcie trenerowi, że jedliśmy hot dogi. To będzie tajemnica wasza i moja. No dobra, to dzięki. Widzimy się na pierwszym spotkaniu. Bye. Okej, szanowni państwo, witamy bardzo serdecznie w Żaganiu na turnieju Mistrzostw Polski Football Academy na szczeblu makroregionalnym. Dzisiaj do Żagania przyjechały trzy drużyny, no i oczywiście gospodarz jako drużyna czwarta. I chciałbym na początek powitać naszych gości. Od mojej lewej strony witamy bardzo serdecznie Football Academy Szczecin. Wielkie brawa! Ręka w górę, pokazujemy się. Świetnie. Następnie witamy Football Academy Piła. Kolejno Football Academy Bolesławiec i gospodarz dzisiejszego turnieju Football Academy Żagań. To są drużyny, które na szczeblu mikroregionalnym wywalczyły awans i dzisiaj właśnie między sobą powalczą już o awans do finału ogólnopolskiego Mistrzostw Polski Football Academy. A ja chciałbym jeszcze tak szybciutko przywitać trenerów drużyn, które będą dzisiaj tutaj rozgrywały swoje spotkania.
samych boiskach, jak również sędziów związkowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, pan Ryszard Pancerz i pan Michał Gołębiewski, sędziowie, wielkie brawa. Dla sędziów. Dzisiaj sędziowie będą czuwać tutaj nad zasadami gry w piłkę nożną, jak również zasadami fair play na obu boiskach. I tak w drodze losowania numer 1, czyli boisko 1, na tym swój mecz rozegra Futbol Akademii Wolesławiec i gospodarz Futbol Akademii Żagań numer 2. Numer 3 Futbol Akademii Piła i numer 4 Futbol Akademii Szczecin swój pierwszy mecz rozegrają te drużyny na boisku B, czyli na dwójeczce tam oddalonej. Także tak wygląda pierwsza kolejka naszych spotkań. Szanowni Państwo, dzisiaj Mistrzostwa Polski mają taką formułę, że nie tyle samo zwycięstwo, ale przede wszystkim bilans bramkowy decyduje o tym, kto awansuje do finału ogólnopolskiego Futbol Akademii Mistrzostw Polski, więc liczy się gra ofensywna i dużo zdobytych goli, jak najmniej straconych oczywiście w dzisiejszym turnieju. Mecze trwać będą 2 razy 10 minut, więc na dwóch boiskach ten turniej będzie bardzo dynamicznie dzisiaj rozegrany. Ja, szanowni Państwo, oczywiście proszę, żeby tutaj tę ściągliwość zachować, jeśli chodzi o doping. Przede wszystkim nie podpowiadamy, oglądamy, cieszymy się, nagradzamy brawami tych młodych zawodników. Przypomnę, z rocznika 2010 są to zawodnicy, którzy uczą się grać w piłkę. To jeszcze nie Robert Lewandowski, to jeszcze nie Krzysztof Piątek. Oni dzisiaj mają czerpać jak najwięcej radości z gry w piłkę nożną, a co najważniejsze, uczyć się i weryfikować swoje umiejętności, które zdobywają na co dzień na treningach w swoich oddziałach. A ja jeszcze tutaj z racji tego, że dzisiaj dopuszczamy możliwość tutaj rodziców na samej murawie, więc bardzo bym prosił, żebyśmy przestrzegali zasad, czyli jest biała linia i tej białej linii nie przekraczamy, tak samo jak tutaj nasza piątka bramkowa wyznacza linię i też jej nie przekraczamy. Tam natomiast, jak już rodzice są na naszych tutaj ławeczkach, będziemy gościnni, ale jak usłyszymy tam za dużo emocji, również tutaj będziemy reagować. Także wszystko odbywa się za linią białą i to jest nasza serdeczna prośba do rodziców, najwierniejszych kibiców. Więc żeby nie przedłużać, jeszcze raz witamy zawodników, witamy trenerów, witamy sędziów, no i oczywiście tych najwierniejszych kibiców, czyli rodziców. I rozpoczynamy pierwsze spotkania. Zapraszam drużyna Futbol Akademii Bolesławiec i Żagań, boisko numer 1 i Futbol Akademii Piła Szczecin, boisko numer 2.